Okres bukowiska łosi przypada na w zasadzie cały wrzesień. Jest taka kulminacja, pierwsza jest na początku września i później niezapłodnione klępy przystępują do roi znowu pod koniec września. Jest jakby taki drugi rzut. Byki w tym czasie wędrują w poszukiwaniu rujnych klęp. Zupełnie inaczej niż u jelenia, odbywa się to o wiele spokojniej. Byk nie zagania haremu klęp, nie pilnuje ich tak jak u jelenia, tylko jednak szuka, uzyskuje akceptację i zostaje z klępą. Nie może być agresywny w stosunku do niej, ani do młodego. Wykazuje umiarkowaną w zasadzie agresję w stosunku do innych byków. U łosi jest tak, że i osobnik każdy zdaje sobie sprawę z możliwości, z własnej siły, z własnej potęgi, jak i potrafi ocenić potęgę drugiego samca. W takim układzie byki bardzo ostrożnie do siebie podchodzą, nawet w miarę równe osobniki robią to ostrożnie. No, walka jest ostatecznością na bukowisku, jednak łoś jest takim zwierzęciem, który jest bardzo spokojny, wydaje się ociężały, powolny, natomiast jeżeli się rozbuja, to jest tak niesamowite zjawisko, jest nie do opanowania. I walka taka mogłaby się skończyć śmiercią jednego, czasami nawet dwóch osobników. Także walka jest ostatecznością i to bukowisko wygląda dosyć spokojnie, jest klępa. Widziałem takie sytuacje, że przy jednej klępie kręciło się 11 byków. Jeden, ten główny, który był z tą klępą, klępa nie tylko, że jakby była, klępa także dba o tego byka. Podchodzi, obwąchuje, przymila się, jeżeli byk leży, to ona staje przy nim. Też pilnuje już jego, tego wybranego, nie odchodzi. Natomiast wokół się trzyma kilka, czasami kilkanaście byków, takich satelit, które, no, zapach klępy je wabi, natomiast nie podejdą ze względu na to, że ten jest jeden byk najsilniejszy, który ich nie dopuści.